Hej, z tej strony Eleven, to jest ponownie Dead Signal. Lecimy z tą grą jeszcze raz. Przeczytałem sobie wszystkie tam te rzeczy, które się działy i już wiem, jak sobie poradzić z Noir. I wiem, jak sobie poradzić z Lucasem, bo tylko te dwie rzeczy były opisane. Dodatkowo, Strix tam trochę oglądał tej gry i opowiadał mi, że muszę szukać konkretnych rzeczy, które się pojawiają na różnych z tych kamer. Dobra, to biorę latarkę. Latarkę? Był jakiś update dosłownie przed sekundą i to drugi. Gdzie jest latarka teraz, co? Bro! No nie gadaj, że wyjebałeś latarkę z gry, gościu! Nie, bez tutoriala tym razem. No dicking around, eh? Dobra, lecimy. Nie mam pojęcia, czego mam szukać. Nie mam zielonego pojęcia. Ale porozglądamy się i zobaczymy, może coś wyjdzie jednak. Jakiś entry point, coś tego. Muszę pamiętać, żeby trzymać po tej stronie wszystkie jakieś teksty i tak dalej. Bo inaczej nie będzie widać przez moją kamerę. Tutaj nic niesamowitego się nie dzieje. Te muchy tutaj są strasznie suspicious, ale może to jest kwestia światła. Przedtem myślałem, że to oznacza, że o, jakieś cielsko tam się dzieje, ale chyba nie. Serwer to nie jest ten entry point cały, co mówiłem, czy tam hack point. Może by to były jakieś drzwi otwarte, to bym mógł to jakoś oznaczyć. Tu telefonu żadnego nie widać, więc chyba nic. Tu żadne drzwi nie są otwarte. High value? Albo suspicious? Zaraz. I forgot. 88404. O. A, jest zamknięte. To na start jest zamknięte? Ale to dziwne chyba. Nie rozumiem do końca. Dalej martwi mnie fakt tego, że... O, jest latarka. Okej, to trzeba je czasami szukać chyba po mieszkaniu, czy coś? Dziwne. Dobra, ale mam ją. Czy to nie było to? Suspicious. Może to to? Port is no good, try harder. Okej. Ta skrzynka jest suspicious, to coś musi być. Jakaś kamera, nie wiem czy to okno jest otwarte, czy nie. Zasłony się nie ruszają, to chyba nie jest otwarte. No tak sobie chodzę po tych kamerach, szukam i ja nie znajduję nic. Jakby... Suspicious? To jest suspicious, nie wiem, niech będzie. Słyszałem jakby ktoś... Próbował otworzyć drzwi. Fuck. Wątpię, nie, na pewno nie chce mnie zabić tak prędko w nocy. Nie, niemożliwe, jeszcze tutorial leci. Dobra, Lucas tam profesjonalista z tym swoim riflem, to tam wam zaraz opiszę co wiem, noir tak dalej, to też wiem. Oh, there goes the delivery. Look at the delivery boy go! Zaraz, nie przeczytałem gdzie mam iść. 6C. 6C. 30 minut. 6C. Nie zapomnieć. 6. C. Definitywnie C. C jak cipa. Cipa. Teraz jak mi Strix o tym powiedział, to faktycznie, to jest ten sam dźwięk drona, co Welcome to the Game 2. Bzzz.
Dokładnie ten sam dźwięk. Czy ja tu się powinien za czymś rozglądać? Bo tutaj coś było jeszcze więcej. Ustawienie tej anteny i w ogóle. A po szkle się przyszedłem. Może jeszcze nie czas z tym, żeby ustawiać jakąś antenę. Ej, ale mało! 6C. Dobrze pamiętam chyba, prawda? To było 6C, prawda? Odnośnie Noir teraz, to spotkałem przedtem. Wiem, jak z Noir sobie radzić. Z facetem trzeba... Oj, zapomniałem. Do kobiety trzeba podejść i obrócić się na 10 sekund. A faceta trzeba poświecić latarką i obrócić się na 10 sekund. Przy żadnym z nich nie wolno biegać, do faceta nie wolno podchodzić. Do kobiety trzeba podejść bliżej, ale nie zbyt blisko. 6 C. Natomiast Lukas to jest skurwysyn. Lukas będzie próbował się dostać do mieszkania i trzeba zamykać drzwi. Czy muszę mieć ciągle zablokowane, zamykać jak wychodzę z mieszkania, żeby on się tam nie dostał i upewniać się, że one są zablokowane. Drugi sposób, w którym się będzie próbował dostać, to strzelać laserem. To jest ten laser, co się pojawia na zwiastunach i wtedy się chowam w wannie i muszę go omijać jakoś. Także... To był mój oddech, prawda? To był mój oddech, okej. Okay. Ha. 57550. To jest ten sam kod, co był. 57550. Nice. Zajebiście. No i... Słyszałem jakiś dźwięk. Udaje, że nic się nie dzieje. Nie wiem, czemu to nie poszło pod kategorię suspicious. O, są drzwi otwarte, okej. Okay. Access point. What the fuck is this? Keep looking. Aha, to jest, jedno to jest paczka. Drugie to jest to. Powinno być dwa. Mamy to! Dobra. 1, 6, 6, 2, 3. Dobra. Drzwi są zablokowane, przed Lukasem jesteśmy bezpieczni, jakaś kolejna paczka będzie dopiero nadchodzić. Mamy quota zrobione na ten, czyli mogę szukać dalej po prostu. Okej. Okay. Trzeba patrzeć po rzeczach, które się zmieniają w tych miejscach. Jakieś otwarte drzwi, uchylone okna. Tego typu rzeczy. Tutaj nothing suspicious here, I guess. Coś słyszałem w tym domu. A to jest lodówka, Jesus. Okej, okay, to już było zreportowane, to zniknęło. O kurwa. Krew na podłodze, suspicious. To będę miał trzeci. Będę miał już kłota wyrobiony na następny. To będzie to, prawda? To będzie to. Mamy to. Czyli te suspicious rzeczy nie są takie ciężkie do pominięcia.
To będzie raczej kinda obvious. Nothing out of the ordinary. 1 na 4 już mam. Okej, okay, ale to powinno coś się zacząć dziać tutaj na tych kamerach. To jest moment, w którym zacząłem czuć się niepewnie, bo za dużo czasu spędzam na kamerach. I każde jakby odsunięcie się od komputera jest przerażające. Bo coś może za mną stać. Ale to jest dalej zblokowane. I chyba jest ok. To co siedzi, prawda? Sąsiedzi. Shit. Tutaj jest jakiś hack, camera malfunction. Boję się, że jak przełączę z kamery jedną na drugą i z powrotem, to space to repair? Aha. Mikrofon mi zasłonił tą opcję w ogóle, nie zauważyłem. Zero, dwa, osiem, sześć, zero. Zero, dwa, osiem, sześć, zero. Okej. Okej, okay, pokój 6C. Tak samo jak przedtem, 45 minut. Dobra, 6C. Fuck, shit. Fuck. 6C, miałem zamknąć drzwi. Rooftop. Lecimy. I teraz możliwe, że nas zaatakują noir, bo oni lubią w ciemności siedzieć, a teraz wszędzie jest ciemno. Na faceta trzeba poświecić latarką i odwrócić się na 10 sekund. Oh fuck. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To chyba nie tak miało być. Shit! Fuck. Kurde, a już mi dobrze szło. To co ja pominąłem? Co ja zrobiłem źle? Kee. Lecimy jeszcze raz, bo ja w takim tempie to się dużo nie dowiem. A chciałbym jakby ogarnąć, co się w tej grze dzieje. Okej, okay, zaczynam z zamkniętymi drzwiami, to świetnie. Latarka jest... zawsze w innym miejscu, ha? To świetnie, bo trzeba jej poszukać. Ej, for real, ta latarka jest zawsze w innym miejscu. To jest tak niepotrzebnie ciężko ją znaleźć. What? Spróbujmy jeszcze raz zagrać i spróbuję znaleźć więcej rzeczy, żebym chociaż miał jakieś pojęcie, co się w tej grze dzieje. Zmęczony jestem w cholerę, ale zagramy ten jeszcze jeden raz. Ja potem sobie pójdę w spanko. A jutro rano, jak wstanę, to będę miał cały dzień na montowanie dwóch odcinków, także spoko. Bo raczej gry tego typu wolę grać wieczorem, jak już jest ciemno. Teraz jest o tyle łatwiej, że
częściej jest ciemno niż jasno, ale jednak w dzień dalej jest jasno. A ja niestety, ale mój pokój jest zrobiony z okien. Trochę. Chcąc, nie chcąc. Ma to coś suspensjonalnego tutaj, czy tak nie bardzo? Ta plama tu jest ciągle, to nie było to. O! O! Piesek! O nie! O nie, jak zreportuję pieska, to on zniknie. O no, chyba, oby nie. Good boy! O! Okej, okay. nie, to jest okej. Okay. To po prostu reportuję, że to jest defense jakiś, ale go nie zdejmą, prawda? 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 Czyli to są raczej obvious rzeczy tutaj. To nie jest jakoś ukryte, to widać zmianę względem tego, co było. Jest coś dodanego nowego. O? Kto do mnie dzwoni? O, mamy kolejną rzecz, dobra. Access point. To będzie access point na pewno. Czyli jedno naraz jest, prawda? Zaraz będzie pewnie paczka do dostarczenia pierwsza. Przy pierwszej zazwyczaj nic nie ma chyba. Dopiero przy drugiej jakiś noir tam będzie. There's the package. Dobra, dawaj ją. Pokój 2B, 20 minut. Nie mam latarki. No tak, nie znalazłem latarki. Bo ona jest za każdym razem w innym miejscu. To jest, dobra. Za ciemno, żebym wiedział, że to jest latarka. What the heck? Damy radę. Prawda? Ale music. Yes! Jestem tak niesamowicie zmęczony. Holy shit, ja nawet nie rozumiem czemu. Dobra, dawaj, biegniemy. Ej, ale mało, to już się zrobi nudne. Przestań. Przestań. Dobra, teraz czas na nowy kod. 82270. Nice. Mam wrażenie, że jest to trochę improvement, bo jest łatwiejsza ta gra. Dostarczanie paczek nie jest takie skomplikowane. Noir są wyjaśnieni, tak w miarę mało skomplikowani. Nie ma jakichś, wiecie, sieci Wi-Fi i tak dalej. Nie wiem. Seems cool.
Jakby dalej gra będzie skomplikowana, ale nie będzie przekombinowana, moim zdaniem. Tak, tak. Przynajmniej daje taki vibe. Jest i laptop. High value albo hack. Któreś z tych to będzie. Spróbuję high value najpierw. Chociaż hack by bardziej się nadawał. What? Stop it! Port is no good. Hack, dobra. Okej, czyli to był hak. Mam 4 na 2. Co? Defense peep suspicious? To jest suspicious. What? Pięć reportów od razu mam, to jest dużo strasznie. No to nie wiem, czy to jest suspicious, jak gości po prostu leje. Ale spróbujmy. Zaczyna mi się średnio podobać, że faktycznie pojawiają się tutaj ludzie na tych kamerach. What the fuck is this? Keep looking. I mean, no, gościu korzystał z pisuaru, no faktycznie. Nothing out of the ordinary. Peep? Może? Może? Nie wiem, kto by chciał podglądać siurki, ale... Różnie bywa z ludźmi. Z 90591. Jezu, pip, apparently to był. Mam 6 na 2. Czyli już mam zrobiony na następną godzinę całą. O Jezu, zapomniałem kodu. Gdybym teraz zginął przez to, to się posiekam. 90591. 90591. 90591. Okej. Okay. O. Earn more than 4 rollover points in an hour. Okej. Okay. Wpytę. To już mam ogarnięte. Szukamy dalej. Tu nie wiem, co mogło być suspicious. Nic nie jest, prawda? Jakby... Clearly. Access point. To jest akurat łatwe. 5 na 4. Tu coś było w odbiciu? Muszę patrzeć, czy nie ma tego Lukasa gdzieś z tym laserem, bo... Jak to ma działać? Kurczę, to ta gra będzie trochę trwać. Nie wiem, ile trwa jedna godzina 10 minut, czyli do czwartej będzie 50 minut na jedną grę? Kuźwa, długo. O ile dobrze liczę. Oho, camera malfunction. Siedem sześć dziewięć siedem zero. Co?
Co? Ile oni musieli tam stać? What? Okej, tyle mi starczy na razie na Dead Signal. Zacząłem ogarniać przynajmniej rzeczy, które są na kamerach poszczególnych. Więc to wiem, to mam już mniej więcej powoli mam to ogarnięte. Noir absolutnie nie. Mam jakiś pomysł tego, jak można to ogarnąć, ale chyba muszę częściej się obracać. Nie, gdzie oni byli? Oni gdzieś się zrespili w moim mieszkaniu, musiałem ich znaleźć i odpowiednio potraktować tym odwracaniem się i tak dalej, czy co? Lukas, nie mam pojęcia, to będzie przejebane, ale mam wrażenie, że to jest spoko system, bo będziemy się uczyć rzeczy stopniowo, krok po kroku. Na razie się uczymy, co rozpoznawać na kamerach, jak paczkami zarządzać i kodami do drzwi. Teraz następna rzecz, która będzie, to będzie Noir. Kolejna będzie Lukas, a potem jeszcze dalsze i kolejne. To tyle na ten odcinek, dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się, see you next time. Na razie.